Właśnie tak się powinno przychodzić na do programu Voice of Poland. Po prostu wyciągnęłaś całą energię ze studia. Witam serdecznie. Naprawdę, jesteś niesamowita. Nie no, energia chyba jest, prawda? Moja, moja! Jak masz na imię? Monika. Cześć, Monika. Witam. Dziękuję, że odwrócił się pan jako pierwszy. No to wiesz, bardzo po pierwszy dzień już widziałem, co tam w tobie siedzi, jaki diabeł. Słuchaj, wiesz co, w mojej drużynie są same chłopaki. W mojej drużynie w pracy też same chłopaki, ale wiesz, nie na co? A gdzie pracujesz? Pracuję w takiej firmie, która zajmuje się, szeroko mówiąc, finansami. Więc na co dzień tak raczej biurowo. I ty w biurze z tą energią, to musisz tam tak, mega przestawiać. No, to chyba muszą, ty tam no, co mają zrobić? Co mają zrobić, no? Marek, to jak ty ją weźmiesz do tych 7 chłopa u siebie, to ona ci tak poprzestawia ich, łącznie z tobą. Bądź uważny, bądź uważny. No właśnie o to mi chodzi. Czekaj, czekaj, bo ja mam dla niej zadanie, no. Ja mam dla ciebie zadanie, bo ty musisz pokazać im, jak to wygląda, jak ktoś ma jaja. No, na scenie, mówiąc, na scenie. Do tej pory jakoś sobie z tym radziłam, więc... Wiesz co, doskonale widać, że sobie radzisz, nie tylko z mężczyznami, jak widzimy, i rozgromisz tych 7 krasnolotków Marka, ale wiesz co, po prostu rozłożyłaś mnie na łopatki. Po prostu Jezu, taka energia, dziękuję. Taki czad w głosie. Ty jesteś gwiazdą, no. Po prostu chyba musisz zapomnieć o tym biurze. Boże, z pani ust to jest dla mnie naprawdę coś niesamowitego. Ale wiesz, że o biurze nie mogę zapomnieć, bo szef mnie słucha. Okay. Który to? O, proszę bardzo. Tomasz, słyszysz? Będzie tak. Podwyżka? Będzie, będzie. Panie Tomku, ma pan gwiazdę w biurze, to jest cenne. 1000% i dolarów rzucam ci przed siebie, żebyś poszła tą ścieżką. Bawisz się tą muzyką i to jest twoja pasja, także czekamy na ciebie. Nie, ja uważam, że powinna być w mojej grupie, bo ona chce być zwycięzcą, więc tutaj się chodzi do... No, ale ja chciałam ci przypomnieć, że ze mną się wygrywa, ostatnio przynajmniej. Tak, wiem. Gratuluję. No, dziękuję i dlatego zapraszam cię do mnie. Przyjdź do mnie. Ja nic nie będę chciała od ciebie, tylko żebyś się świetnie bawiła i była taka, jak jesteś. Idąc do Marka, który ma 7 krasnoludków, będziesz sierotką. Jak chcesz być królową, chodź do mnie. Nie bądź ani sierotką, ani królową, bądź tylko sobą i przyjdź do mnie. A u mnie tak łatwo ci nie pójdzie, więc jeżeli lubisz wyzwania, to będziemy się trochę się pomęczymy, ale będziesz jeszcze lepsza, o ile to jest możliwe w ogóle. Myślę, że jest. Bardzo lubię wyzwania, powiem w ten sposób. Naprawdę brakuje mi słów, żeby określić to, jak się w tym momencie czuję. Każdego z państwa naprawdę z ogromnym szacunkiem. Wybieram pana Marka.